Niestety, panie marszałku Hołownio, nie wolno nas dzielić na lewosów, prawosów i no nas to jest trochę tak, nie chcę obrazić. Była to wpadka i to duża. Gdzieś tam nie się zagalopował, bo ja nie podejrzewam marszałka Hołownię, że on myśli w ten sposób. Nie ma tego, zdumiałam się, jak to usłyszałam. Jeśli tak panu prezydentowi doradzają, szepoba dla pana Mastalerka, to mogę tylko powiedzieć tyle, że pan prezydent, no, nie cieszy się również i moją aprobatą, więc nie mam go po co żałować. A jeżeli tak mu doradzają, dobrze, niech będzie. To jeszcze parę inicjatyw można panu prezydentowi podrzucić. Na przykład, że trzeba zdecydowanie zadbać o gorylę przy Kilimandżaro. Pani doktor w przeciwieństwie do mnie ze stoickim spokojem oglądała spoty wyborcze w wyborach samorządowych. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Uniwersytet Dzień Warszawski. Dobry pani, dzień przepraszam, dobry pani doktor, bo ja tutaj... Guantanamera, a mnie na płacz się zbiera. Pani doktor, mamy rok 2024. Tymczasem jesteśmy świadkami tego typu spotów. O co tutaj chodzi? I też chciałabym wiedzieć, bo tak, ja bym się nie przyczepiała do tych spotów. Jednak nie? Nie, nie. Aha. Okay. O gustach się ponoć nie dyskutuje, ale gdyby mi tak to pokazali i nie wiedziałabym na okoliczność, jaką to ma być, to bym, obawiam się, nie dociekła tego. Mm-hmm. No, jaką okoliczność mi te chałturę pokazują? I to jest takie pierwsze zastrzeżenie. I nawet już nie czepiając się tej strony estetycznej, to profesjonalizm tego... Przepraszam, że to powiem tym, którzy to robili. Jak to ładnie powiedzieć? No dobra, powiem wprost. Wskazuje, że być może tam różne firmy, takie firmy rodzinne, marketingowe, bo to się szybko zakłada i szybko likwiduje, zadziałały i że to robili przyjaciele i znajomi królika. No jakoż no nie tak się to robi. I... No, szkoda czasu i szkliwo na zębach pęka, ale powtarzam, to wszystko bym zniosła. No dobrze, pani doktor, ale czy to wynika z braku funduszy, czy to wynika z braku pomysłu, czy to wynika z braku doświadczenia, jakiejś wyobraźni, czego właściwie? Bo no, trudno w tym momencie w jakiś poważny sposób traktować takiego kandydata, bo ja rozumiem, że są tacy kandydaci, za którymi nie stoją duże partie polityczne, duże komitety, mają ograniczone te środki na kampanię. Niemniej w dzisiejszych czasach zwykłym telefonem komórkowym można nagrać coś, co jest poważnym przekazem dla wyborców, prawda? A nie kabaretem. No cóż, nawet nie kabaretem. Właśnie w tym rzecz, pani kabaretem, redaktor, no, że ten przekaz może być jaki chce, ale nie może być żenujący. Taki, no czy ja wiem, nienachalnie inteligentny. No dobrze, złapałam, jak to nazwać. A ten jest taki, no bardzo, bardzo siermiężny. I czy to jest kwestia pieniędzy? Niekoniecznie. Można zrobić spoty naprawdę bardzo takie, że widać, że to są taniutkie i że takimi środkami, jakimi mogli, robili. Natomiast one mogą coś przekazywać. Te nie przekazują niczego. Głosuj na mnie, bo głosuj na mnie. Ewentualnie głosuj na mnie, bo nie jestem dinozaurem. Mhm. A powinien był dodać ten pan i nawet nie jestem do niego z twarzy podobny. Sami zobaczcie. No faktycznie nie jest. Czy też no głosuj na mnie, bo wspierają mnie moje dzieci. No ale bez entuzjazmu to... jakoś wspierają, bo to śpiew tak... Po prostu śpiew niedotrenowany. No ale dobra, niech będzie. W każdym razie Guantanamera. Przepraszam, Guantanamera, niech to weźmie cholera, no niestety, bo naprawdę tak to tutaj posądzają nas o, no dobrze, posądzają nas o wyjątkową łaskawość w odbiorze. Mm-hmm. Że no dobra, starali się, no to niech im będzie. Chociaż z drugiej strony może w tym szaleństwie jest metoda, bo o tym mówimy. Tak, tylko, no dobrze, to ja się powstrzymam, bo czasami jest tak, że sposób, w jaki mówimy, odstręcza, bo jeśli się powie, że to jest poniżej pewnego progu, od którego zaczyna się, ja wiem, jakieś tam myślenie logiczne, to wtedy odstręcza, nikt nie chce być tym, który nie myśli. No ale są, jakie są. Trudno, gorzej, że nie promują, no nie promują nikogo ani niczego. Po tych spotach...
No konia z rzędem temu, kto zapamięta, kogo one właściwie promowały. No ja też, dinozaura, jak najbardziej pamiętam. No, no tak. Ale jak nazywał się kandydat już ten nie. konkretny kandydat? Czyli zła reklama. No, no ale dokładnie, bo to o to chodzi. Dzieciaki pamiętam, no śpiewają jak umieją. Ale jak się nazywał ich tatuś i jak on wygląda, to już nie pamiętam. Mm-hmm. I to jest takim, taką główną wadą tego. Więc już nie znęcając się, nie. Po prostu nie, kochani. Tak się tego nie robi. No to już tak symbolicznie troszkę rozpoczęłyśmy tę rozmowę o kampanii samorządowej. Tak jak Państwu mówiłam, trzeba też na to wszystko patrzeć z przymrużeniem oka i pewnym dystansem, bo jak nie, to po prostu wszyscy umrzemy, jak to się mówi. Natomiast pani profesor, teraz już zupełnie, zupełnie na serio. Czy pani w ogóle uważa, że w roku 2024 mieliśmy do czynienia z kampanią samorządową? Nie, mieliśmy do czynienia z przedłużoną kampanią parlamentarną. Tam jak zaczęły boksować te dwie strony, bo to jest Polska na pół podzielona i dwa wojska stanęły naprzeciwko siebie i oddawały strzały i ciosy. I to było przedłużeniem. I bardziej pamiętamy liderów partyjnych, którzy no, wspierali niby kampanię, tylko co oni wspierali? Na dobrą sprawę opowiadali o sobie, o swojej formacji politycznej i o tym, jak nas zbawiać będą. I to wszyscy. Co to miało wspólnego z samorządami? I na przykład rurami kanalizacyjnymi, które trzeba w dzielnicy wymienić, albo tam, ja to już mówię otwarcie, szambami, które trzeba uszczelnić. A to są, no niestety, zadania dla samorządu, więc co to miało wspólnego, nie wiemy. Po prostu te spoty nie reklamowały tych małych społeczności, mhm. które mają wyłonić swoich reprezentantów, czyli samorządowców. No. Tych małych społeczności tam w tym nie było. Były wielkie sprawy. Z jednej strony komisje śledcze, które będą odzyskiwały naszą kasę, bardzo słuszne. Czy też, że tabletka in vitro powinna być ogólnie dostępna, bo i tutaj opowieść wielka. Pan Czarzasty tak się przywiązał do tego tematu, że i bardzo ładnie zresztą o tym opowiada, no ale przywiązał się do tego właśnie tematu i szukamy tylko lapsusów. No tu pan Hołownia poszedł w szpicy, jak nas podzielił na tych prawusów, lewusów i Polaków. I Polaków, czyli... Tak, bo pan marszałek, przypomnę tylko naszym widzom, którzy być może nie słyszeli tej wypowiedzi, pan marszałek Szymon Hołownia podczas ostatniego spotkania z wyborcami powiedział: my nie jesteśmy ani lewakami, ani prawakami, tylko Polakami. No więc właśnie, my to jest pan Hołownia, et consortes, i to są Polacy, a ci, którzy jakoś tam ideologicznie się prezentują, to już nie. I widzi pani cały w tym problem. Dlatego, że jeśli chodzi o samorząd, czyli te struktury poziome, to jest wszystko jedno, czy to jest ktoś, kto kocha pana Kaczyńskiego, czy też ktoś, kto kocha pana Tuska. Ważne jest, że to jest sprawny człowiek, który potrafi załatwić na przykład sieć gazową, bo tam sobie ludzie tego życzą, a jeszcze tego gazu nie mają. To jest raz. A dwa, no nie wolno podkręcać jeszcze nastroju, który jest. Bardzo ładnie mówił prezydent Krakowa, który już nie kandyduje, o tym, że to jest tak, że jeżeli ci, którzy kochają prezesa, coś zaproponują, to ci, którzy go nie kochają, kręcą na to nosem. Ci, którzy dzisiaj rządzą i prezesa ewidentnie nie kochają, jak coś zaproponują, no to wtedy ci od prezesa twierdzą, że wszystko nie tak i powinno być inaczej. No nie wolno tego utwierdzać, bo to jest bardzo, bardzo szkodliwe przecież. Nie wolno tych postaw utwierdzać, nakręcać. Podobnie jak, no niestety, panie marszałku Hołownio, nie wolno nas dzielić na lewusów, prawusów i no to nas jest trochę Polaków. Nie chcę obrazić pana marszałka, ale to jest taki trochę język, jakim się posługiwał zawsze Jarosław Kaczyński. No. Była Polska socjalna, Polska liberalna, teraz mamy prawaków, lewaków i Polaków. Tak. To jest jakaś taka... Ale może to po prostu była wpadka retoryczna. Była to wpadka i to duża. Gdzieś tam się zagalopował, bo ja nie podejrzewam marszałka Hołowni, że on myśli nie w ten ma sposób. Tego, zdumiałam się, jak to usłyszałam, ale to jest o tyle nośne, że rzeczywiście bardzo wielu polityków chciałoby tego rodzaju postawy
utrwalać. Dlaczego im dokopać? Bo oni są platformersi. Dlaczego nie głosować z nimi? Jak to? Bo oni są kaczyści. No dobrze, ale to skoro już jesteśmy przy marszałku Hołowni, przy panu wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu, bo oni wczoraj też wspólnie, tak, jak zwykle, spotykali się z wyborcami, tę ostatnią prostą kampanię przechodzą wspólnie. No ale trzecia droga w sondażach. Według tego ostatniego, choć z całym dystansem, jak zwykle powtarzam, do sondaży, 11%, o ile się nie mylę, trzecia droga ma. Platforma Obywatelska 29 i tylko punkt procentowy mniej, czyli 28 Prawo i Sprawiedliwość. Więc zakładając, że jest to sondaż w jakikolwiek sposób miarodajny, nie jest to ani dobra informacja dla Platformy, dla Koalicji Obywatelskiej, ani dla trzeciej drogi. Ano nie jest. Dla Platformy dlatego nie jest, że mieli nadzieję na duże lanie, które dostanie ta prawa strona, czytaj PiS, bo to tak chodziło razem z tą swoją ziobrową przybudówką. Mieli nadzieję na duże lanie. I tak to wyglądało, że to duże lanie będzie, a w tej chwili wcale to tak nie wygląda. Mhm. No coś tam straci PiS, ale wcale nie aż tyle, jakby się mogło wydawać. I jednak te baraże trwają, więc to dla Platformy. Chociaż dla z drugiej strony... przepraszam, to jeszcze trzecia droga, tak? Nie, bo pan Hołownia powiedział, że tam w środku siedzą ci centryści Polacy, a sam podgrzewa nastroje, że musimy się podzielić na tych prawo-lewo. No to ma czego chciał. I rzeczywiście Polak w tym momencie ma poczucie, to znaczy buduje się w nim poczucie, że powinien się opowiedzieć jednak. No to się opowiada. I już centrystą nie jest po prostu. Bardzo z kolei, jeśli jeszcze mogę jedno zdanie. Oczywiście, bardzo proszę. Dlaczego lewica się troszkę nie zreflektuje jako żywo? Bo to nie pierwszy raz jest tak. Mhm. Proszę pana Czarzastego, którego wczoraj wysłuchałam do końca. Nie pierwszy raz jest tak, że w sondażach te słupki spadają, a lewica furt swoje. Naprawdę coś tu nie jest pierwszy z przekazem, raz. Ewidentnie. Tak, w swoim czasie nawet przez to nie weszli. To mówi się, a tak, albo Palikot, albo coś tam. Niekoniecznie. Słupki spadały, a oni cały czas mieli się świetnie. No nie wiem, tak jakby jeden drugiego upewniał, że jest okej. Okay. Pani profesor, ale z drugiej strony ta sama sondażownia, to nieładnie, no ale wiemy o co chodzi, czyli opinie 24, bo przed chwilą ja podałam te wyniki do wyborów samorządowych, tak, i zupełnie inaczej przedstawia się poparcie dla partii politycznych. Bo tutaj Platforma Obywatelska ma, uwaga, 36% poparcia, jeżeli chodzi o tę politykę krajową. PiS 29%, Trzecia Droga 14,7%. Czyli to zupełnie się nie ma do tych preferencji w wyborach samorządowych. I teraz, czy to wynika z tego, że wyborcy koalicji 15 października stwierdzili, że już wszystko zostało załatwione w październiku i po prostu nie są zmobilizowani przed niedzielą? Z czego ta różnica pani zdaniem wynika właśnie? Nie są zmobilizowani przed niedzielą. Przykro mi to powiedzieć, ale jednak ta frekwencja nie będzie taka, na jaką liczą politycy, chociaż mam nadzieję, że będzie odpowiednio wysoka. A poza tym to była taka euforia odsunąć PiS. To zostało zrobione. I zawsze tak jest, bo no to psychologia. Marzenia zawsze wyprzedzają ziszczenie. I to były marzenia. Troszeczkę tak Polak lubi tak mitycznie myśleć. Pogonimy ten PiS i rozkwitną i na wieki kwitnąć będą wszystkie obiecywane przez Donalda Tuska cnoty i cudy. I możliwe, że rozkwitną, ale nie zaraz. Możliwe, że kwitnąć będą, ale to kiedyś tam, no naprawdę nie od razu. Jeżeli ktoś zrozumiał, że to jest 100 dni, 100 problemów i te 100 problemów 100 dni będzie załatwionych, a tutaj marketingowo to bardzo było sprytnie zrobione, bo Tusk de facto tego nie powiedział, a Polacy de facto tak usłyszeli, a przynajmniej duża część Polaków. No i widać, że w tej chwili bardzo mocno przekaz jest od liderów koalicji 15 października, że nie, że to nic nie zostało załatwione, tak, że teraz dopiero może się domknąć, bo Prawo i Sprawiedliwość trzeba usunąć z samorządów ze względu na to, że tam chodzi o grube pieniądze, no, i rozdzielanie tych pieniędzy. Trzeba oczyścić do dna. Tylko pytanie, czy nie za późno wyszli z tym przekazem?
To znaczy, jeśli chociaż z drugiej strony mamy ten efekt ostatniego, prawda? Jeśli chcieli wygrać wybory parlamentarne, to nie za późno. Ale jeśli teraz chcą dobrze zagrać w wyborach samorządowych, to jakoś to trzeba łagodzić. Oni się to starają zresztą robić. Bo mówią, wyczyścić do dna nie takie proste. No ale powtarzam, marzenia wyprzedzają ziszczenie. I jakby tam oni nie załatwiali, to i tak będzie za mało. I tutaj poeta, to za mało twoje słowa tumanią i kłamią, Tusku. No więc my do PiS-u nie pójdziemy, bo to oczywiście, że nie, ale tobie też pokażemy czerwoną kartkę, bo nie tak miało być. No niestety tak, no człowiek jest tak skonstruowany, że tak właśnie lubi myśleć. To są uproszczenia, to są schematy, na pewno. To są strategie skąpca poznawczego. No ale tak jest. I marketingowcy powinni zawsze o tym pamiętać, jak coś tam swoim liderom podpowiadają, czy planują. Eksperci dzielą się na tych, którzy w zdecydowanej większości, tu przyznam, twierdzą, że wybory samorządowe są naprawdę bardzo ważne i trzeba brać w nich udział, bo to chodzi o nasze najbliższe otoczenie i nie tylko o wodociągi, ale także o kwestie edukacji, szpitali, sportu, tego jak te pieniądze właśnie i na co są rozdzielane. Inni? Zaskoczył mnie wczoraj bardzo profesor Marek Migalski, pewnie bardzo dobrze pani znany, tak, który powiedział, że ja to w ogóle nie wiem, czy ja pójdę na te wybory samorządowe, bo one w sumie to nie są takie ważne, no bo o czym one decydują, że najważniejsze to było w październiku. Pani, jak rozumiem i przypuszczam, jest w tej pierwszej grupie. Pani redaktor, no to tak jest, że pewne rzeczy trzeba oficjalnie twierdzić, chociaż ich ani nie czujemy, ani nie, ani w nie nie wierzymy. I tak jest z wyborami samorządowymi. Pan Migalski po prostu otwarcie powiedział to, co myśli. Mhm. Nie on jeden. A że trzeba mówić, że arcyważne, no to inna sprawa. Co tu jest arcyważne? No to, że... Ale tak realnie arcyważne, realnie, a nie, że trzeba. Rozumiem. Nie, realnie. Dobrze. Mhm. Że od dobrze wybranych samorządów będzie w dużej mierze zależeć, czy te struktury poziome, których nie mamy, które są podstawą, solą demokracji jako żywo, czy one się u nas naprawdę jakoś tam rozbudują, rozkwitną. Przestaną być niemowlakiem, zaczną być młodzieżą. No, tak przez porównanie. I o tyle one są ważne. I że tam to powinno się jakoś przyjrzeć tym kandydatom. Ale to tak też powinni twierdzić liderzy, którzy tam wczoraj wspierali swoich. Mhm. Że słuchajcie, no to trzeba wybierać tych, którzy te małe zbiorowości będą reprezentować najlepiej, a nie tych, którzy będą reprezentować najlepiej jakąś ideologię, jakąś tam ogólnokrajową politykę, nawet tego czyszczenia do dna. To nie o to chodzi przy samorządach. I tutaj by trzeba mówić, to są ludzie, którzy będą dysponowali pieniędzmi, być może dużymi. Wybierajcie takich, którzy potrafią to robić, których jakoś tam znamy, którzy jakoś już pokazali, że są zaangażowani, że mają wiele empatii, że są w stanie poświęcić swój czas w imię tej małej zbiorowości, którą reprezentują. A tego wszystkiego nie było ani w kampanii, ani mam wrażenie, nie tak politycy myślą. Ewidentnie nam rzeczywistość dominuje ta polityka ogólnokrajowa ostatnio. No i trudno się dziwić, bo rzeczywiście rząd bardzo mocno przystąpił do tak zwanych rozliczeń. Mamy te informacje dotyczące Pegasusa, ale o jedną rzecz chciałam panią zapytać, także w kontekście pewnej retoryki, przekazu, ustawiania się w roli ważnego lub też ważniejszego. Mam na myśli pana prezydenta Andrzeja Dudę, który wystosował list do liderów krajów zrzeszonych w NATO i do sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga, w którym to przekonuje, wydaje się przekonanych, ale okej, do zwiększenia nakładów na obronność z 2 do 3% PKB. Wiemy, że pan prezydent w dość zaskakujący sposób powiedział o tym jeszcze przed wizytą w Stanach Zjednoczonych. Teraz ponawia ten apel, pisze listy i mówi, że jego propozycja spotkała się z dobrym, cytuję, odbiorem w USA, z wielką uwagą i zainteresowaniem. Przedstawiciele kongresu od razu przyznali mi rację. Nie zostało to też zanegowane w czasie rozmów w Białym Domu. Wielu polityków państw NATO z aprobatą się o tej propozycji wypowiedziało.
dobra inicjatywa prezydenta, tłumaczenie pomysłu trafne pani zdaniem? Jak pani to ocenia? Pani redaktor, to jest jakiś pomysł o krok z tyłu. Jak gdyby to jest tak, że pan prezydent faktycznie przekonuje o czymś, co do czego są przekonani. Bo że z dobrym odbiorem w kongresie, oczywiście, jeżeli w tej chwili jedną z takich powtarzanych myśli kontrkandydata urzędującego prezydenta, czyli kontrkandydata pana Bidena, a nie lubię go wymieniać, wszyscy wiemy, prawda, tak, jest to, że Stany Zjednoczone właściwie utrzymują tę Europę w tym sensie, że to za pieniądze amerykańskie jest to NATO całe. Niektórzy płacą bardzo mało, inni prawie... No, są takie czasy, no, to że to trzeba, tylko bardziej mi chodzi o te postawy pana prezydenta. Jasne, tak. Gdyby pan prezydent napisał, że 5%, to też by powiedział, no bo jeżeli tam inne kraje płacą, no to w tym momencie ten wkład amerykański, no przynajmniej z założenia, może być mniejszy, a jeśli nie może, to jest przynajmniej tak, że my Amerykanie, wy Amerykanie płacicie, ale cała reszta... też. No i ten, a ten przekaz Trumpa, wymieniłam jednak, który mówi, Ameryka nie może utrzymywać, no stąd ten taki lapsus, ta ordynarność polityczna, że jak, prawda, ktoś nie płaci, to Amerykanie nie będą za niego stawać na polach bitew i niech Putin robi z nimi co chce. To się przecież stąd wzięło, to się w Ameryce podoba, nie będziemy na was płacić. Więc pan prezydent, jak napisał, że wszyscy mają płacić, czytaj, bulić te 3%, a nie 2, no to było jasne, że w Stany Zjednoczone powiedzą no jak najbardziej. I teraz Europa, no skoro że się zgodzili tam, że 2%, a w tej chwili wojna i więcej tam trzeba tej broni, no to tak kiwają nad tym głowami, że możliwe, że tak. I tak nie zapłacą zresztą. No ale na list tak, no, być może to jest dobra inicjatywa. Czyli pan prezydent ogłosił światu to, co już wszyscy wiedzą. No, no cóż, no zanegować nie sposób. Natomiast jest to pytanie, po co? No może chce być graczem ważnym. No dobrze, ale... szachownicy tak, światowych tylko, liderów. Tu jest to pytanie, po co? Że pan prezydent, no, zasiadł do pokera, gdzie... No siedzą gracze lwy i pan prezydent tak z tymi karciętami, no a może jednak. Powtarzam, jeśli tak panu prezydentowi doradzają, szepoba dla pana Mastalerka, to mogę tylko powiedzieć tyle, że pan prezydent, no... nie cieszy się również i moją aprobatą, więc nie mam go po co żałować. A jeżeli tak mu doradzają, dobrze, niech będzie. To jeszcze parę inicjatyw można panu prezydentowi podrzucić. Na przykład, że trzeba zdecydowanie zadbać o goryle przy Kilimandżaro, bo one tam tak giną, no a takie były fajne. Pani profesor, bo czas niestety nas nieubłaganie goni, a jeszcze jedną rzecz chciałam panią zapytać, niestety bardzo poważną. Mam na myśli o to, co dzieje się teraz w stosunkach polsko-izraelskich i mam na myśli te reakcje izraelskich polityków, a właściwie brak wystarczającej reakcji, chyba tak powinnam napisać, ale ponieważ zawsze pani obecność pozwala też na taką analizę językową pewnych wypowiedzi, ja wiem, że w dyplomacji nic się nie dzieje przez przypadek, no to ja muszę panią spytać o pani ocenę, odczucia tego, co Jakob Liwne, czyli ambasador Izraela w Polsce, napisał właśnie w tej sprawie. W dużym skrócie pisał o pomyłce, pisał o polskim antysemityzmie i de facto porównał zgaszenie świecy chanukowej przez Grzegorza Brauna z tym, co wydarzyło się w Strefie Gazy, czyli zabójstwem 7 wolontariuszy, do czego od razu armia izraelska się przyznała. Zero przepraszam, nic się w tej sprawie nie dzieje. Pan dyplomata się, łagodnie mówiąc, pogubił. To jest pierwsze spostrzeżenie takie, to jest przeciwwskazanie do wykonywania zawodu jako żywo. A po drugie, okazał się być dyplomatołkiem. Ja cytuję w tej chwili klasyka. Oczywiście. Pana Władysława Bartoszewskiego, wspaniałego i polityka, i dyplomatę. I wreszcie
to nawiązanie do antysemityzmu. Tak dalece się chłopak pogubił, już mówię chłopak, bo to niepoważne wszystko i niepoważny ten pan, że nawiązał do stereotypu, bo rzeczywiście jest taki stereotyp w Izraelu, to nic nie nasz dla odmiany, że jeżeli coś jest przeciwko Izraelowi, nie pomyśli Żydów, to dlatego, że jesteście antysemici. Mhm. Nie dlatego, że jesteśmy antysemici, drogi panie, tylko dlatego, że zdarzyło się wam coś, co rzeczywiście wyprowadzało, postawiło nas na baczność wszystkich. Coś, co się nie powinno było wydarzyć. Tu przyznał, no dobrze, pomyłka i tego się będę trzymać, mogę się założyć. A dalej pan ambasador, bo Polacy jak zwykle, bo to antysemici. I już naprawdę na koniec, pan Jarosław Kaczyński wczoraj stwierdził, że gdyby to on był przy władzy dziś, to nastąpiłoby wydalenie izraelskiego dyplomaty. Ja rozumiem, że bardzo łatwo jest takie deklaracje składać, jak się już nie ma wpływu, bo nie przypominam sobie, że na przykład PiS chciało wydalać ambasadora Federacji Rosyjskiej, który robił jeszcze gorsze rzeczy tak naprawdę. No ale rozumiem, że takie wilcze prawo opozycji, tylko... Nie, tylko po co? No właśnie. No co, zerwać stosunki z Izraelem, czy też może obniżyć ich rangę do chargé d'affaires? No my do tej pory nie mamy ambasadora Izraela. No więc my długo nie mamy ambasadora, więc dalej możemy sobie nie mieć, oni mają. Natomiast ten pan, nawet użyję terminu jegomość, po prostu się nie nadaje. Dyplomacja jest od tego, żeby gdzieś zakulisowo sobie powiedzieć, weźcie wy... coś zróbcie, bo dyplomatołka nam przysłaliście i tylko będzie zadrażniał. Ani jedna strona, ani druga nie jest zainteresowana, a już na pewno nie przy tym konkretnym zdarzeniu, przy którym ewidentnie dobrze przyjmujemy, że to była pomyłka. Ale pan ambasador to niech się zajmie tym, żeby wyjść i powiedzieć, zaopiekujemy się rodziną, będzie odszkodowanie, ubolewamy, bo to nie chodzi o przepraszam. Mocniej trzeba. Ubolewamy. I od tego pan ambasador jest i od tego pensji. Ale pamiętajmy, że ambasador realizuje politykę rządu, więc być może, no więc właśnie, nie być może, tylko na pewno. Dobrze, ale czy takie rząd wytyczne dostał, prawda? Takie wytyczne, że Polacy to antysemici. No co, nie dość, że nawalili, to jeszcze zadrażnić. No to tak. No nie chce mi się wierzyć, że rząd tak... Inna sprawa, że Netanyahu zdenerwowany mogło być... Różne rzeczy robi. Za 10 minut spotkanie w MSZ-cie w tej sprawie. Pani profesor, z ogromną przyjemnością, jak zwykle przeżyłam tę rozmowę z panią i z największą nieprzyjemnością ją kończę, ale spokojnie, bo widzimy się z panią profesor w niedzielę podczas wieczoru wyborczego. Dziękuję, także bardzo, bardzo lubię z państwem. Pewnie państwo będą się tęsknić, to nie za długo, bo w niedzielę pani profesor będzie u nas w studiu komentować wyniki wstępne, rzecz jasna, wyborów samorządowych. Pani profesor, pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję i do zobaczenia bardzo, w niedzielę do podczas wieczoru wyborczego. A u państwa, u nas w studiu już za chwilę pan redaktor Tomasz Piątek.